Elżbieta Zawadzka z ZOO. Jedyna kobieta wśród cichociemnych, druga kobieta generał w Wojsku Polskim. Urodziła się w roku 1909 w Toruniu. Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1939 roku brała czynny udział w obronie Lwowa. Następnie zaangażowała się w struktury Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie walczyła jako łączniczka. Dzięki doskonałej znajomości języka niemieckiego i fałszywym dokumentom ponad 100 razy przekraczała granicę. W 1944 roku brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po II wojnie światowej nie zakończyła walki o niepodległą Polskę. Zaangażowała się w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W roku 1951 została skazana przez sąd komunistyczny na 10 lat więzienia. Po amnestii i wyjściu na wolność zaangażowała się w pracę naukową i dydaktyczną. W roku 1978 została zmuszona do wcześniejszego przejścia na emeryturę. W czasach Solidarności wspomagała Związek Zawodowy. W roku 1990 była jedną z inicjatorek powołania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także w tym samym roku powołała Muzeum i Fundację Pomorskiej Armii Krajowej w Toruniu. W 2002 roku Instytut Pamięci Narodowej przyznał jej tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Zmarła w 2009 roku, mając 100 lat. Nie mamy pojęcia, mówił